Cześć, witajcie w ten piękny lipcowy dzień. Jest 6 rano, przed nami cały dzień prac w ogrodzie, ale najpierw moment z kawką, aby wsłuchać się w tą ciszę poranka. No i czas zbiorów, pora zebrać coś na śniadanie. Zdecydowanie jest teraz czas pomidorów. Pomidory owocują wspaniale, są przepiękne. Trochę gorzej niestety wyglądają ogórki, które chorują już w zasadzie od samego początku. Nawet jeszcze dobrze nie zaczęły zawiązywać owoców, a już wdarła się choroba. I z tego co słyszałam, to wielu z Was ma właśnie taki problem, że w ogóle jest to słaby rok na ogórki. Moje ogórki dostały odżywki z drożdży, zaczęły zawiązywać całkiem sporo owoców. Zrobiłam również opryski z drożdży, które niestety choroby nie zahamowały, troszkę ją opóźniły, ale no jak widzicie, tunel z ogórkami no wygląda tak trochę jesiennie. Kwiatów jest całkiem sporo. Chciałabym, aby te ogórki jeszcze troszkę jednak z nami były. Usuwam te najbardziej porażone liście, a wieczorem, kiedy skończy się oblot pszczół, zastosuję pierwszy raz taki środek Rewus 250 SC właśnie na zarazę ziemniaka i na mączniaka rzekomego. Jestem ciekawa, czy ten środek zahamuje rozwój tej choroby. Dużo pyszności zebranych, idziemy z tego zrobić śniadanie, tak żeby zacząć pracę w ogrodzie jeszcze zanim zrobi się tak bardzo gorąco. Ale chciałabym Wam jeszcze pokazać, jaki piękny jest ogród w lipcowym porannym słońcu, jak wszystko przepięknie dojrzewa, jak wszystko przepięknie wygląda. Pierwszą rzeczą, od której zacznę, są porządki. Czas usunąć już zeschnięte liście po groszku. One już tu dosyć mocno się zeschły. Pamiętajcie, aby nie wyrywać warzyw strączkowych z korzeniami, ponieważ gromadzą one azot, który rozkłada się w glebie. Warto takie rośliny po prostu przyciąć przy ziemi. Ale w kolejce już czeka kolejna rozsada groszku cukrowego i kolejna rozsada sałaty wysiewana
może z 3 tygodnie temu. Także wysadzę dzisiaj na nowe miejsca groszek i zwolni mi się miejsce po czosnku, czyli będzie idealnym miejscem na wysadzenie młodej sałaty. Teraz jest czas, aby zadbać o to, co będziemy jeść jesienią, czyli wysiewamy wszystkie sałaty zimnolubne, kapusty pak choi, kapusty pekińskie, różnego rodzaju sałaty, rzodkiewki, mizuny. Sierpień i wrzesień to jest taka druga wiosna, czyli możemy cieszyć się tymi wszystkimi warzywami, które zbieraliśmy wczesną wiosną. Jestem zachwycona w tym roku zbiorem czosnku. Z niewielkiej skrzynki naprawdę udały się bardzo imponujące, piękne główki. W tej chwili czosnek będzie leżał sobie na słoneczku, musi obeschnąć. Na miejscu, w którym rósł, dalej rosną papryki, które mają się świetnie, no i właśnie dosadzę im jeszcze jakieś towarzystwo. Popołudnie to idealny czas na nawożenie pomidorów. Pomidory zawiązują już kolejne piętro, dlatego pomidory potrzebują wsparcia, potrzebują dużo witamin, bo teraz owoce rosną, potrzebują dużo składników odżywczych. Ja w tym sezonie od momentu zawiązania się już owoców stosuję nawóz Zadbany Ogród z mączką bazaltową. Ma on wszystko to, czego pomidory potrzebują w tym okresie, zresztą widać to po owocowaniu, a dodatek mączki bazaltowej doskonale właśnie wpływa na rośliny. O właściwościach mączki bazaltowej był osobny film, link podlinkuję Wam do góry. Nawóz ma postać granulatu, bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie, rozsypuje go rzutowo w koło roślin, plus jeszcze dodatkowo na całe rabaty. Delikatnie zagrabiam, mieszam go z ziemią, no i na koniec obficie podlewam. Widzicie, tutaj robi się właśnie taki problem, że te zalążki tutaj kwiatów zasychają. Jest to spowodowane gorącą temperaturą, w szklarni jest bardzo ciepło, potrzebna jest dodatkowa wentylacja. Późny wieczór to czas na oprysk. Tak jak wspominałam, planuję na te moje choroby ogórków zastosować środek na zarazę ziemniaka i mączniaka rzekomego. Jestem bardzo ciekawa, jak poradzi sobie z tak zaawansowaną chorobą. Co jest fajne, to to, że jest to preparat gotowy do użycia. Po prostu wyciągacie zawleczkę, dociskacie nakrętkę i preparat po prostu miesza się z wodą automatycznie i jest już od razu gotowy do użytku. Nie potrzebujecie żadnych dodatkowych sprzętów, żadnych dodatkowych opryskiwaczy. Wszystko jest w jednym pojemniku. Co jest też bardzo dla mnie ważne, ma krótki okres karencji, bo dla pomidora wynosi on zaledwie 3 dni. Te najbardziej chorobowo porażone liście usunęłam, spryskuję te pozostałe, które jeszcze rokują nadzieję, plus te młode, które wychodzą, plus te, które wyglądają na ładne. Jestem ciekawa, na ile ten środek zatrzyma tą chorobę. Zastosuję go również na mojej Wendy, czyli na mojej śliwce, która również dostała taki biały nalot, który wygląda na mączniaka. Mączniak pojawił się też na dyniach. Taki biały puderek, który tutaj doskonale widać. I na ten moment mogę Wam już powiedzieć, że faktycznie mączniak został zatrzymany tutaj na tych dyniach. Ta choroba nie postępuje dalej, nie widać, aby tutaj, gdzie te liście były opryskiwane, dodatkowe białe plamy się pojawiały, także to na duży plus. Jestem bardzo ciekawa, jak Wasze ogrody w lipcu, z czym walczycie. Dziękuję Wam za dzisiejszy piękny letni dzień i do zobaczenia w kolejnym odcinku.